Dlatego. Naszymi poza lampami, bandytami są członkowie grupy Combat Fire. Także użycie środków granatów pirotechnicznych. Najmniejszej krzywdy przestępcy. Do tego celu też są używane w tej chwili paralizatory, takie użytkowane na odległość, tasery. Ale siatka jest skuteczniejsza i bardziej bezpieczniejsza. Zabezpieczają miejsce zdarzenia, czekając na przybycie pomocy medycznej.
w tym czasie też najważniejsze jest bezpieczeństwo policjantów, czy dobrze sprawdzanie, czy niektórzy z bandytów nie posiadają jeszcze czasami niebezpiecznych przedmiotów, broni, może to jest pierwsza kolejność, druga kolejność, to będzie udzielone pierwszej pomocy. Podam mi materiały. Widzicie, każdy z policjantów ma swoje zadanie, czy zabezpiecza, jeden sprawdza. Oczywiście nawet po zakończeniu tych czynności policja nie zakończy tych, po zatrzymaniu, po odwiedzeniu rany, policja nie zakończy czynności, kiedy dopiero przyjeżdża ekipa do miłosierdzia, która wykonuje czynności oględzin, że takie czynności przy użyciu broni to trwają dość długo, przyjeżdża koordynator oczywiście, żeby zbadać zasadność tego użycia broni. Wbrew pozorom to broń policja używa coraz częściej. Dziękujemy, proszę Państwa, bardzo funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu oraz grupie rekonstrukcyjnej Zielone Diabły. Niektórzy z Państwa pewnie czują odrobinę rozczarowanie, że to wszystko przebiega tak szybko, ale takie sytuacje niestety tak w rzeczywistości wyglądają. Proszę pamiętać, że ci sprawcy posługiwali się przedmiotami niebezpiecznymi, bronią, posiadali również noże, a więc naszym zadaniem jest dążyć do tego, aby ich jak najszybciej